Siemka, z strony Prosoud i witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie tutaj właśnie Castle Oblivion, czyli właśnie Zamek Zapomnienia. Ostatnio skończyliśmy sobie właśnie w tym pokoju. Tutaj będziemy mieli drzwi do specjalnego skarbu chyba, co pamiętam, tak. Dobra. Dobra. Dobra, Bottomless Darkness. Dobra. Almighty Darkness. Dobra, o, dobra, mam dwie karty. Zapomniałem. Dobra, i coś na trójce będę miał. Dobra, to na czwórce chociaż. No i dobra. Key to Rewards. Zobaczymy, co tam dostaniemy, bo to jest w sumie ostatnia lokacja. Super Glide, o! Nie wiem, na co mi to potrzebne i czy to serio powinien być ostatni skarb w grze jako Riku. Znaczy, jako Sora, przepraszam. Dobra, ja w prawo teraz nie mogę iść, tak więc musimy się wrócić. Gardę Trow kolejny sobie zrobimy. Dobra, chodzimy na górę. Bang. Courage! Dobra, palamy. Nie chowaj się! Poczekajcie chwilę. Dobra. This is it. Aj, co ja robię? Fire.
Piękny pad. Fire! No fajnie, fire! Fajnie. Fire! Kula doszła, ale zniknęła, jak się tylko przy nim pojawiła, więc no... bardzo się dziwię. Czekajcie, chcę sobie zrobić... O nie, zwaliłem kolejność tych ruchów. A nie, Wild Crash. Co my robimy? What the hell? What the hell? Ale beznadziejne to było. Powinienem najpierw kartę ataku wziąć. No tak, brawo ja. No nie, no co ja robię znowu? Jestem przyzwyczajony, że mam blizary na tym wstępie. A nie powiem, w sumie by się przydała. Dobra, teraz sobie spróbujemy. Trinity Limit, o! Właśnie to chciałem odpalić. What? That's crazy normalnie, o Jezu! What the hell? Czemu ja tego wcześniej nie używałem? A, chcielibyście... Blizzard na jedynce! Nie mogę! Naprawdę! Już tak beznadziejnie musisz ten cud. Karty. What? O nie, przez niego przeszedł. Ale nie no, nie załapało, anulowało jak zwykle. Dam. Wow. Było tego warte, jak coś. Niesamowite. Po prostu niesamowite. No to tak, pewnie. Jeszcze się nie schował, ale... Specjalnie na Rage Pistol przyszliście chyba. Fire.
Dalej. No jeszcze daleka droga przed nami, moim zdaniem. Dobra, co ja się zastanawiam? Kurde, no znowu spierdzieliłem. Raging Storm nie wzięłem. Naprawdę! Czekajcie, bo ja mam za głośno tą grę. Jest po prostu jakaś masakra, że tego gówna nie można przyciszyć. Żartują? Bo mniej niż 8, nie wierzę w to. Nie, ale wy się prosicie. Naprawdę, tak się prosicie. No tak. Wróćcie tak do każdą sekundę.
pieprzaj. O, mega flare. Muszu... Fire and fire. Chamie! No nie, i oni teraz będą... Ale was obsram, Boże! Nareszcie zszedłeś na ziemię, żeby cię ścisnąć, frajerze. No. Na co ci było to ukrywanie? Tak, zawsze zaznaczę tych zielonych, jak nie trzeba. Power. Ale kurde, tyle jest tych wrogów, że ja serio użyję zaraz Trinity Limit. Wiecie, jak użyję Trinity Limit, to tak... To nie będzie dla mnie żadna zabawa. Ale karty mam. Dobra. Sami się prosiliście. O! Czy ktoś przeżył? Prawdopodobnie nie na długo. Back off!
Serio! Przebiję się do słonie przez 5 wrogów i mi nie kontynuowało Sonic Blade'a. Żarty jakieś. Take this.
Tak, przy każdej walce będę tego używać. Jeszcze mam teraz Meeting Grounda. Ja jeszcze umrę, wiecie? Dobra. Może się uda. Pluto. Jedyny plus to jest to zdrowie. No tak, świetnie. Tak, chowajcie się. Chowajcie się, kiedy chcę akurat wykonać atak. No, jeprzone boty. Jeprzone po prostu boty. Oszukujące. Kuźwa. Dobra, ja omijam teraz wszystkich wrogów. Pierdzielę to. 50 tysięcy wrogów ci wpieprzą podczas jednej walki i weź to przeżyj. To ja już się boję, co będzie z Marluxią później. Czekajcie. Dobra. Nie sądziłem, że tutaj będzie jakaś cutscenka.
You have some nerve to show your treasonous face around here. Masz tupet, żeby tu pokazać swoją zdradziecką twarz. Naprawdę masz tupet. Zdradziecki, nie wiem, o czym w ogóle mówisz. Why let Naminé go? Dlaczego wypuściłeś Naminę? Gdyby nie twoje niepotrzebne wtrącanie się, mogliśmy przemienić mistrza Keyblade'a, aby przyszedł i nim coś zdziałał. Używasz Naminę, aby przepisać kawałek po kawałku wspomnień Sory, a on zamienia się w twoją marionetkę. Następnie, używając razem Naminé i Sory, ty i Larxin obalicie całą organizację. Nie mam racji? Powiedziałbym, że ty jesteś zdrajcą, Marluxio. Od kiedy byłeś wobec nas podejrzliwy? Czy któryś z nas ma serce, żeby komukolwiek wierzyć? Więc wyeliminowałeś Vexena tylko po to, żeby zdobyć dowód dla naszego planu? Nie chciałem tego robić, ale taki był twój rozkaz. Oh. Remember the order. You must eliminate the traitor. I always follow orders. Swoich rozkazów. Zawsze podążam za twoimi rozkazami, Marluxio. Dobra, czyli najpierw z Axelem będziemy chyba walczyć, tak mi się wydaje. No serio, chcę znowu Raging Storm użyć na P. Czerwony na świetnie ci poszło, naprawdę. Król Miki będzie dumny. Przecież. Back off!
że jestem tak skupiony przy tych zwykłych walkach, że to jest po prostu masakra. Samemu sobie się dziwię, że aż tak muszę się pocić przy tych zwykłych walkach w Kingdom Hearts. Dobra, zaraz będziemy mieli walkę z Axelem chyba. Wiecie co, ja następny pokój sobie zrobię jako zapis. Nie, no musi być na równym zeru, naprawdę. Ja pierdzielę. Dobra. A. Fire. Yeah. Yeah. Ha. 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 Dobra, czas na Infinity Limit. Matko, dobra, nie, muszę Klaudę odpalić. Dlaczego dwa razy głupi? Dobra, wiecie co? Walić. Głupi zakaruje. Dobra, już nie schowają wszyscy. O! No nie, źle wybrałem. Dobra, muszę się wyleczyć. Gratulacja, po prostu gratulacja. Mingling Worlds. Dobra, premium card będzie na walkę z Axelem jeszcze. O, i no tak. Dobra, moment reprieve. Na jedynce. Dobra, ile mamy czasu? Boże, 40 minut. Nie, nie będę pokonywać Axela. Chcę skończyć ten odcinek po prostu.
Dobra, słuchajcie, tak jak właśnie mówiłem, będziemy już sobie kończyć. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories.